bo gdybym ja się wcześniej dowiedziała, na co choruję, to po pierwsze nie doszłabym do czwartego stopnia zaawansowanego. Po drugie, miałabym ogromne szanse na ciążę, teraz mam bardzo małe. Tak? A wiem, że ty w sercu najbardziej chciałabyś, żeby ludzie ciebie kojarzyli po prostu z tym, że jesteś wokalistką. Strasznie mnie to bolało. Filip, Boże, ile ja przepłakałam, ile jak mnie to wyniszczało i wyżerało. Myślę, że gdybym miała inny kolor skóry, grałabym dużo, dużo więcej. Nawet wiem o tym. Co ty teraz czujesz, kiedy na przykład odpalasz sobie na Spotify swoją pierwszą płytę? Jestem z niej bardzo dumna. Okay. Uważam, że była bardzo niesprawiedliwie potraktowana. Wiem czemu. Wątpliwości. Do tego dążyłem. Cycek na wierzchu? Nie wiem, ale na pewno będzie to początek naszego wywiadu. Początek tej jesieni jest dla niej o tyle wyjątkowym okresem w tym roku, bo postanowiła zaprezentować nam swój nowy singiel, z którym wraca na scenę muzyczną. Dlatego moje serce jest pełne radości, że zdecydowała się przyjąć moje zaproszenie do mojego studia. I dzisiaj moim gościem jest Patrycja Kazat. I bardzo cię witam, Patrycja. Ja ciebie bardzo witam. Jestem wzruszona. Dziękuję ci ślicznie za zaproszenie. Na samym początku chcę ustawić rozmowę i powiedzieć ci komplement, że piosenka mi się bardzo podoba. Wow! I pokusiłbym się o jeszcze więcej, powiedziałbym, że to jest jedna z twoich najlepszych piosenek, jakie nagrałaś do tej pory, ale zanim przejdziemy do kontentu samej piosenki, zacznę od takiego kontekstu tu i teraz, to co my teraz robimy. Przygotowując się do rozmowy, przeczytałem w jednych z wywiadów z ostatnich lat, że ty tak naprawdę nie do końca lubisz udzielać wywiadów. I czy to jest prawda? To jest prawda. Z czego to wynika? Ze strachu, że to, co powiem, zostanie wyjęte z kontekstu, przeinaczone, użyte przeciwko mnie. Z tego, że jestem introwertykiem, mimo że w moim środowisku i w moim otoczeniu czuję się komfortowo i mogę być pełna energii i tak dalej, ale ogólnie nie przypadam za rozmową, w ogóle nawet z moimi bliskimi, co potwierdzi niestety zasmucona tym faktem moja mama, która lubi raz na parę dni zadzwonić i opowiadaj co tam, nie znoszę tego pytania, nie lubię opowiadać co tam, wolę przeżywać wspólne chwile lub nie wiem, oglądać film lub się regenerować. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że w pracy dużo muszę mówić, czy to na scenie, czy to jak prowadząc programy i tak dalej, więc kiedy już mam ten czas prywatny, to wolę odpoczywać. Więc ogólnie rozmowa sprawia mi dyskomfort. A zauważyłaś taką zależność w ostatnich latach, że różnią się trochę takie wywiady od tego, co my robimy teraz, tak na spokojnie, od tych tak zwanych ściankowych wywiadów, bo mam wrażenie, że to też było w tym wywiadzie, który przeczytałem, że ty bardzo przeżywasz te właśnie takie łapankowe wywiady. Strasznie, tak. Z tobą też zawsze się bałam. Naprawdę? Ja zawsze byłem miły jeszcze w moim poprzednim miejscu pracy. Ale to wynika z tego, że boisz się potem... Że boisz się potem, na przykład, jaki będzie tytuł do danego... Wszystkiego. Nie wiem, co mi powiesz. Nie wiem, o co mnie zapytasz. Zazwyczaj te pytania były tak z kompletnej czapy, że człowiek był taki zaskoczony. Poza tym, wiesz, zazwyczaj dojeżdżamy tam na te ścianki w pędzie. Tak. Wrzucamy się na te ścianki, upewniamy się, że nie mamy czterech bród, że wąs na mnie prześwituje przez puder, że nie mamy nic w zębach. Rozumiesz, jest tyle stresowych jakichś komponentów tej sytuacji i jeszcze teraz tak. Już wystałeś tę ściankę, już jakąś pozycję sobie przećwiczyłeś, stoisz, więc przynajmniej nie będziesz miał zdjęcia, gdzie widać wszystkie mankamenty. Dobra, idziesz te dwa kroki. Robiłaś to i tamto? Tak. I masz takie... I wiesz, i teraz nie zrób głupiej miny, nie powiedz czegoś bez sensu, bo zaraz to przekręcą, nie obraź nikogo, wiesz. I to jest jakiś ogrom stresu, którego ja po prostu już nie chcę w swoim życiu, więc jeżeli nie muszę, to staram się tego unikać. I bardzo sobie cenię taką rozmowę, gdzie ja mogę ci spojrzeć w oczy, gdzie mogę cię poznać, gdzie też patrzę, czy ty mnie w ogóle słuchasz. Filip? Słucham cię. Dlatego... Więc to jest ważne. Dlatego wydaje mi się, że jestem dobrym obserwatorem show biznesu, ale mam poczucie, że ty przestałaś czerpać wartość z tak zwanych imprez show biznesowych w pewnym momencie. Na pewno tak. Nie widzę w tym wartości. I też kilka lat już jestem w show biznesie, ty też kojarzysz mi się z tego typu gwiazdą, która nie zostaje zwykle na afterparty. No właśnie dzisiaj powiedziałeś, że wybieramy się akurat jutro na imprezę. Tak. I ty mówisz, że to są najlepsze imprezy. Ja mam takie oczy, bo ja nigdy na tej imprezie nie byłam. Czemu nie zostajesz? Nie wiem. Ja po prostu jestem taka mało socjalna i chcę to troszeczkę zmienić, chcę się otworzyć, chcę pójść do ludzi i może jutro te 15 minut zostanę. Ja w ogóle nie lubię imprezować. Ja muszę mieć dzień.
I ostatnio miałam taki dzień, słuchaj, jak ja się odpaliłam w piątek, tak wróciłam do domu 7 rano i byłam z siebie bardzo, ale to bardzo dumna. To mi się zdarza rzeczywiście raz na rok, ale czułam, że potrzebuję celebrować premierę, odreagować do przygotowania do tej premiery i po prostu jak odpalę wrotkę, to już tak porządnie. Ale zdarza się to rzadko rzeczywiście. Bo właśnie teraz jest dla ciebie taki gorący okres, tak jak widać za oknem, my nagrywamy ten wywiad praktycznie już nocy, bardzo późnym wieczorem, bo wiem też, Patrycja, że dzisiaj jesteś po prostu po bardzo ciężkim dniu wywiadów, ale jednak kiedy wstajesz rano i wiesz, że będziesz opowiadać o swoim muzycznym dziecku. Tak. Chyba chce się chodzić do dziennikarzy. Chce się i z wielką radością przychodzę i opowiadam i nie czuję jakby takowego zmęczenia, bo jestem podekscytowana, że po pierwsze chcecie słuchać i że chcecie ze mną porozmawiać i tak miło się wypowiadacie o mojej piosence, naszej piosence, bo to jest moja i Kai. Więc czuję ogromną wdzięczność i też wdzięczność za to, że właśnie tak wygląda ta rozmowa, a nie właśnie z łapanki pomiędzy wódką a zakąską, nie wiadomo o co chodzi, przegryzamy kotleta, a w międzyczasie obrażamy się nawzajem, nie? Tylko że rozmawiamy i to jest super, więc gratuluję ci w ogóle, że masz taki format, to dziękuję jest ogromne bardzo. Osiągnięcie. I teraz, kiedy powiedziałaś, że to jest nasza piosenka, no to oczywiście nie da się nie zauważyć tego, że jest to duet twój Kai. I ja nie, tak sobie postanowiłem, że nie lubię zadawać takich pytań, na które ty odpowiadasz w każdym wywiadzie, ale nie da się tego pytania po prostu nie zadać. Okej, co to za pytanie? Jak doszło do tej współpracy? Więc było to tak, pewnego razu, ale tak było. Hollywood. Tak. Leżałam sobie w łóżku prawie trzy lata temu. I to był taki moment newralgiczny w moim życiu. Nie byłam jakoś w super fajnym miejscu, bo dochodziłam do siebie po operacji, byłam zmęczona, byłam troszeczkę, wiesz, taka zdołowana, bo nie wiedziałam, co dalej, jak będzie wyglądało moje życie, czy wrócę do formy i tak dalej. I czułam, że potrzebuję jakiegoś natchnienia, czegoś, co mnie po prostu uniesie do góry, troszeczkę wzmocni, nastroi pozytywnie. I usłyszałam taki etniczny sample, który słyszycie na początku utworu, więc jak włączycie piosenkę, na początku jest takie tyri i ten. I to mi się strasznie spodobało, więc zaczęłam myśleć o takim utworze, który przypomina te utwory, które są robione na częstotliwości 443 Hz, czyli takie, które uspokajają tętno, uspokajają twoje ciało, relaksują mięśnie. Wiesz, o czym mówię? Więc chciałam, żeby ten utwór również generował takie emocje. Są takie osobne playlisty na Spotify, dokładnie, które się nazywają. Ja z nich korzystam, jak nie mogę zasnąć na przykład, albo jakby miotają mną jakieś emocje. Więc chciałam coś takiego stworzyć. No i wymyślam sobie melodię i tak dalej, ale słyszę cały czas przeze mnie, przeze mnie. I takie cały czas... Takie humping. I mówię, kto tak... Boże, to Kaja, nie? I tak mówię... To trzeba coś pod Kaję napisać. I tworząc tę melodię, myślałam o Kai cały czas, że to będzie może utwór dla niej. A jako mała dziewczynka, jak komponowałam utwory, to marzyłam, że kiedyś moje utwory będą śpiewały takie gwiazdy jak Kaja, bo sama nigdy nie myślałam, że mam odwagę, wiesz, bo byłam strasznie nieśmiała, śpiewać. Więc myślałam o tej Kai. No ale cały czas słyszałam to przeze mnie, ale nie chciałam, żeby to było takie cierpiętnicze, że przeze mnie, biczowanko i tak dalej, tylko chciałam coś, co mnie unosi do góry. Więc myślę, ale co przeze mnie? Aha, że przeze mnie przepływa energia, którą podzielę się z tobą, ty podzielisz się z kimś innym i w ten sposób będziemy przekazywać sobie dobro i coś pozytywnego. No i dobrze, napisałam sobie, co tam wiedziałam, zasnęłam. Następnego dnia jadę autem i słyszę znowu te melodie i znowu do mnie wracają, więc nawet zapytał mnie ktoś wczoraj na Q&A na Instagramie, jak wyglądało powstawanie utworu i znalazłam notkę głosową, gdzie właśnie piszę sobie te melodie, jeszcze jadąc autem i jest włączony kierunkowskaz i słychać go w tle, więc, więc wiesz, ta inspiracja przychodzi w różnych momentach. No więc zaczęłam sobie to nagrywać i mówię, nie czuję, że napiszę tekst, że to jest zbyt dla mnie ważny utwór, szczególnie jeśli miałby być dla Kai, to nie chcę się rzucać na teksty, bo ona sama pisze wybitne teksty. Mówię, komu to podrzucić? Paulina Przybysz. Kolejna silna osobowość, silna, piękna kobieta, wspaniała, utalentowana, która pisze inspirujące teksty. To jest to. Więc wysłałam jej taką demówkę, w której jest tylko przeze mnie i resztę... Taki szkielet. Znaczy, melodia była już pełna, ale jakby tekstowo był tylko przeze mnie, a na zwrotkach było... Przeze mnie... Takim anglosaskim językiem, rybki takie. Wiesz, i takie coś jej wysłałam. No i ona tego posłuchała, następnego dnia mi pisze, że przepiękny utwór, wchodzi w to. I ja mówię, no to pisz, co chcesz, w ogóle enjoy.
A ona mówi, nie, zostawimy to przeze mnie, podoba mi się ten koncept. Opowiedz mi, co tam u ciebie się działo przez ostatni czas. I ja mówię, co potrzebuję uniesienia takiego energetycznego. Chcę afirmować, że wrócę do zdrowia, chcę afirmować, że będę dalej robić to, co kocham, że wrócę na scenę muzyczną i tak dalej, i tak dalej. I ona to przepięknie zawarła w tekście, który mam wrażenie, że jest taki jak taka książka, którą lubisz czytać, do której wracasz. Że jak przeczytałeś ją pierwszy raz, masz takie wow, ale fajna książka. Zamykasz ją. Za 2-3 lata wracasz do niej i odkrywasz coś innego niż wcześniej. Inną warstwę. Dokładnie. I jestem przekonana, że jak będziecie słuchać tego utworu nie raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to będziecie odkrywać nowe smaczki, które Paulina tam zawarła. No więc jak już powstał ten tekst, to uznałam, że utwór jest zbyt intymny. Mm-hmm. Że to nie jest utwór dla kogoś, to jest mój utwór. Ale chciałabym zaprosić do niego Kaję, która jest moją inspiracją, która jest moją ikon, która jest moją siłą i motywacją do dalszych lat pracy. No i tak zrobiłam. Łatwo jest się dobić do Kai i przekonać ją, żeby była częścią tak ważnego dla ciebie w sercu projektu. Nie wiem, ale w moim przypadku rzeczywiście poszło gładko, za co jestem bardzo wdzięczna i wręcz onieśmielona, bo wysłałam tego maila do Asi, czyli jej menadżerki i już w przeciągu tam dnia lub dwóch, nie pamiętam, dostałam odpowiedź, że Kai się utwór podoba i dogra się do niego. Samo to, że nie było w ogóle jakichś zmian. Ja byłam przygotowana, że ona na przykład wyśle nowy tekst, tak. Że wyśle nową melodię pod siebie czy coś. Nie. Wszystko było tak, jak na naszej demówce. I jak przyjechała do studia, no to też dała mi możliwość też się wykazać i wyżyć pod względem kompozytorsko-producenckim. Wiesz? Czyli spotkałyście się w studiu we dwie? Tak, tak, okay. Dlatego pytam, bo w dzisiejszych czasach nie jest to oczywiste, że artyści... Nie, większość artystów dogrywa się samemu w swoim ulubionym studiu, ze swoim ulubionym inżynierem, dźwiękowcem i tak dalej, a tutaj rzeczywiście ona przyjechała do naszego studia, miała możliwość pracować z nią nad harmoniami, wymyślać te harmonie, pokazać jej, co bym chciała, no i na koniec się popłakać z wdzięczności i wyznać jej moją dozgonną miłość. No i jaka jest w studiu tak prywatnie, jak siedzi sobie cudowna. 8 godzin? Ona jest po prostu cudowna we wszystkim, co robi. Ja nie wiem, ona wiesz... Jest cool babką chyba, ona co? Ona jest po pierwsze cool, po drugie nie ma w ogóle takiej zazdrości i zawiści wobec innych. I to jest cudowne i bardzo rzadko spotykane w naszym zawodzie. Że ona nie zazdrości innym koleżankom po fachu. Mało tego, umacnia je, wspiera. Zarówno te wygi, wiesz, wieloletnie, jak i młodych wokalistów. Czego dowodem jest przecież Kajax, który stworzyła po to, żeby budować innych artystów i ich dopinguje. To, że ona potrafi bez problemu zaśpiewać czyjś utwór, a nie, wiesz, muszę mieć za X albo cokolwiek. Albo to, że jak właśnie jest na tych różnych festiwalach, to mówią, może pani zaśpiewa ten i ten utwór tego i tego artysty. Również nie ma kompleksów, bo muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. I ona to jest tego idealnym przykładem. Do tego, wiesz, no jest wybitną kompozytorką, pisze świetne teksty, świetną wokalistką. Nie, ja mogę tak godzinę. No jeżeli, jak chcesz, to ja możemy tutaj do drugiej rano i ja będę po prostu o tym... Moi operatorzy by mnie zabili za to, że przedłużam ich pracę, ale oczywiście muszę teraz zapytać, kiedy jesteśmy, mamy na jednej... W jednej linii ciebie i Kaję. Tak. Czy wizualizujesz sobie występ na żywo już z tą piosenką? Tak. Nie mogę się doczekać. Będzie? Będzie. Kiedy? I zapraszam. Zapraszam cię, ale na premierze płyty, która już niedługo. Bardzo słucham tego, co mówisz i jak sama powiedziałaś o premierze płyty, rozumiem, że nie jest to taki standalone single jakby, tylko jest to pierwszy rozdział jakiejś dłuższej historii. Ja bym powiedziała, że to jest ostatni rozdział. Okej. Okay. Zaskoczyłam cię, przepraszam. Bo uznałam, że na ten nowy rozdział jeszcze przyjdzie czas. I ten nowy rozdział przyjdzie do nas na wiosnę. A zanim to nastąpi, chciałabym podsumować to, co było, bo uważam, że żeby otworzyć się na nowe, trzeba pozamykać różne drzwi. I ja jeszcze muszę sobie pozamykać muzycznie, bo już personalnie zamknęłam, pewne aspekty. I utwory, które wydawałam na przestrzeni ostatnich lat, są to utwory właśnie, które pochodzą z tej najnowszej płyty. Okay. I wszystkie łączy fakt, że powstały na hip-hopowych bitach, czyli na jakichś tam moich korzeniach, które mam. Wszystkie mają popowe R&B melodie i feeling. I opowiadają przekrój czasowy moich doświadczeń od 2019 do 2023. I już ten 2024 chciałam wejść na czysto z nową kartką i rozpocząć swoją karierę muzyczną. Rozpocząć to jest takie tricky słowo w twoim przypadku, bo tak naprawdę może bardziej, ja bym powiedział, odkurzyć. Odkurzyć, to ładne, to słodkie. Karierę muzyczną. Tak, tak. No bo nawet podstawą mojego przygotowania wywiadu jest zawsze po prostu najzwyczajniej w świecie przeczytanie w Wikipedii. No i też nie jest tajemnicą, że ty wydałaś już te dwie płyty. Tak. I teraz tak naprawdę trochę wróćmy sobie sentymentalnie do nich. Co ty teraz czujesz, kiedy na przykład odpalasz sobie na Spotify swoją pierwszą płytę? Jestem z niej bardzo dumna. Okay. Jestem uważam, że była bardzo niesprawiedliwie potraktowana. Wiem czemu.
Dlatego, czemu? Że to był okres, kiedy wszyscy kojarzyli mnie z prowadzeniem programów i nie byli do końca przygotowani na to, że mogę robić kilka rzeczy naraz. Mhm. I to było też frustrujące chyba, nie wiem, że jestem Jagną z Rancho, prowadzę You Can Dance i jeszcze mam mieć karierę muzyczną, no bez przesady, dziewczyno, opanuj się. Że trochę za dużo po prostu jakby było... I że nie mogli tego przyjąć. No jeszcze duet z Matem Pokorą? Tak. No nie. A wiem, że ty w sercu najbardziej chciałabyś, żeby ludzie ciebie kojarzyli po prostu z tym, że jesteś wokalistką. Strasznie mnie to bolało. Filip, Boże, ile ja przepłakałam, ile jak mnie to wyniszczało i wyżerało. I z perspektywy czasu żałuję, że pozwoliłam, że mnie to tak wyżerało, żebym się poddała, bo uważam, że powinnam była dalej robić swoje, nie przejmować się tym, co mówią i robić kolejne rzeczy. Bo to jest moja największa pasja. Jestem wykształconym muzykiem, pierwszy, drugi stopień szkoły muzycznej. Komponuję, piszę teksty, śpiewam, gram na instrumentach. Nie było powodu się poddawać. I widzę też teraz, właśnie słuchając nawet tych piosenek, jakie tam były harmonie, jakie tam były rozwiązania muzyczne. Ta muzyka była popowa, no to wiadomo, że jak jest pop, no to są house'owe bity i tak dalej, ale melodyka została. I będzie taka okazja niedługo, gdzie zaprezentuję wam te utwory w wersjach troszkę akustycznych, okrojonych. I myślę, że wiele osób odszczeka. Czyli po prostu będziesz dawała nowe kolory tym piosenkom. Tak, tak. Też ze względu na to, że w tym roku mija dekada, czyli dziesięciolecie od premiery tej płyty i chcemy ją uhonorować. I uhonorować też właśnie te moje doświadczenia i to miejsce, w którym jestem dzisiaj, że się umocniłam i że mogę na nowo... Dlatego ja mówię, że rozpoczynam swoją karierę, ty mówisz, odkurzam, ale dla siebie gdzieś tam rozpoczynam na nowo z takim samym podejściem i miłością, z jaką zaczynałam tę karierę. Bo kiedy ty mówisz tak naprawdę o tych doświadczeniach, które miałaś podczas swojej kariery muzycznej, no to też miałaś kilka też trudnych doświadczeń. Związaną z tym, że niektórzy na przykład nie chcieli ci dać piosenek, które już nagrałaś w Stanach Zjednoczonych. Skąd wiesz o tym? Byłam... O, ale to w ogóle idealnie pasowało. Ty. Skąd wiesz o tym? Miałaś takie sytuacje, że nie chciano ci podarować, nie tak naprawdę podarować. Nie podarować, oddać. Oddać piosenek, które już były nagrane, które wiem, że były dla ciebie takie ważne dosyć i chciałaś bardzo, żeby były na twojej płycie. To były dwa numery, prawda, które nagrałaś. Invisible i Psycho. I nie chciałam bez tych piosenek wydawać tej płyty. Może powinnam była, nie wiem, ale to było dla mnie tak bolesne. Dużo osób poznałam na swojej drodze, które wzięły, że tak powiem, i wykorzystały mnie w pewnym sensie. Albo chciały po prostu jakby ściągnąć hajs, żeby... A te utwory ale były warte tych pieniędzy? Ale miałam też jeszcze inną sytuację, na przykład, że przed jeszcze płytą Trip pojechałam nagrać utwory do Stanów z producentami i zdecydowaliśmy, że nie użyjemy tych piosenek. No więc on za moimi plecami wydał to sobie pod moim nazwiskiem i do dzisiaj zarabia z tego hajs, nie? To jest legalne? Nie, no ale pozywaliśmy ich nawet z wytwórnią i tak dalej. Dopiero niedawno udało się to zablokować, nareszcie tego nie ma na Spotify. Wyobrażasz sobie? 10 lat? Dużo miałaś takich piosenek, które nagrałaś i potem nie mogłaś ich wydać? Nie, tylko tę płytę, bo to mnie nauczyło już na przyszłość, tak? Ale też to zamknęło mnie na 4 lata i nie śpiewałam w ogóle, więc... no bo wiesz, włożyłam w te piosenki, to były moje kompozycje też, tak? Mój tekst. Więc tylko ja mam do nich prawa, więc ani on nie mógł ich użyć, ani ja, więc to też nie miało żadnego najmniejszego sensu. Ale ostatnio uznałam, że mu wybaczę i chcę napisać mu wiadomość, że mu wybaczam, bo uważam, że... nie mogę tego już trzymać sobie. Uważam, że ten żal, który miałam do niego, też gdzieś rezonuje w moim ciele i w moich... we wszystkim, nie? Że dopiero jak sobie odpuszczę i wybaczę różne sytuacje, to będzie mi lżej iść do przodu. A jaka będzie teraz ta płyta, która wyjdzie na wiosnę? Już o tej na wiosnę chcemy gadać. Nikomu nie mówiłam jeszcze. To ja może będę zgadywał, ale że będzie bardziej w kierunku czarnych brzmień. R&B będzie tam takie... Nie powiem już nic więcej o stylu. Dobra. Bo to jest jeszcze tak daleko. I know. Ale mogę powiedzieć, że będzie pozytywnie, że będzie tak, jak sobie wymarzyłam to 15 lat temu. Jest po prostu identycznie, jak zaczęłam pracę wtedy, ale nie starczyło mi sił, by dokończyć. No, fajnie będzie. Czuję, że w ogóle jesteś teraz w takim dobrym momencie, jeśli chodzi o tworzenie muzyki. Zdecydowanie. Nie śpieszysz się. Nie. Czuję w ogóle, że piosenka Ganesha jest bardzo taka, w cudzysłowie, twoja. Że to jest taki sound, który ty chcesz, w którym ty się utożsamiasz i który jest najbardziej tak gra ci w sercu może? W tamtym okresie, jak to powstawało na pewno, teraz jest troszeczkę żwawiej energetycznie w moim życiu i w
mojej potrzebie wyrażania się na scenie, ale na pewno dalej to jest właśnie w tych rejonach. I powiedziałeś, że się nie spieszę. Ten utwór powstał prawie 3 lata. Pierwszy raz w życiu w ten sposób cokolwiek robię, że tak długo czekam. I jest fajnie, kurczę, wiesz? Myślałam, że to będzie takie... Nie, ja nagrałam, muszę szybko wydać, jutro. Bo zaraz ktoś też zrobi takie coś, albo... I tak już ktoś coś zrobił, już wszyscy wszystko robili, już wszystkie style muzyczne były robione. Jak ktoś mówi, o, ty robisz takie podobne jak ktoś tam, albo ktoś robi podobne jak ty, to mam takie, ludzie, to już wszystko było. Jasne, zgadzam się. Już każdy robił R&B, każdy robił hip-hop, każdy robił soul funk, każdy robił house. Może się różnić lekko nutka w tę stronę lub w tamtą, ale to już wszystko było. Skupcie się na tym, co ty masz do przekazania, na swoim wokalu się skup, a nie na tym, kto co komu podpitolił. A jak ważne tak naprawdę teraz w takim właśnie odkurzeniu kariery muzycznej jest po prostu posiadanie dobrego teamu dookoła siebie, bo nie wiem dlaczego, ale mam poczucie, że wtedy, kiedy rozpoczynałaś, miałaś może trochę złych doradców dookoła siebie. Miałam na pewno, ale w ogóle nie miałam teamu, ja bym od tego zaczęła i marzy mi się przy tej nowej drodze, bo jeszcze teraz jakby zamykamy klamrą tą dekadę, tę dekadę, ale już na nową marzy mi się mieć swój team, tak? I chcę mieć nie tylko wytwórnię, ale również chcę mieć management i PR-owca, więc chcę, żeby te trzy osoby żyły w symbiozie i żebym mogła czuć się zadbana, wiesz? Żebym po raz pierwszy mogła skupić się na tym, na czym ja się powinnam skupiać, a nie na wszystkim dookoła. A jest w twojej chęci teraz przy budowaniu drogi do premiery tej płyty taka chęć, żeby Polacy bardziej cię teraz kojarzyli właśnie z byciem wokalistką, a nie prezenterką telewizyjną? Nie mam już takiej chęci. Ja już teraz mam chęć spełniać swoje marzenia i realizować się na płaszczyznach, które mnie spełniają. Jeżeli przy tym ludziom się to spodoba i będą szli za mną, coś pięknego, ale ja już się na tym nie skupiam, czego oni oczekują albo czego ja oczekuję od nich, bo wcześniej tak było. Wcześniej chciałam, żeby mnie szanowano jako artystę muzyka, a ciągle byłam panią prowadzącą. Tak. I to doprowadzało mnie do szewskiej pasji i w końcu ostatecznie mnie wyżarło, a nie nikogo innego, więc nie ma to już sensu. Myślę, że ja muszę robić swoje. Jeżeli jakość będzie się broniła, ludzie będą się z tym utożsamiać, no to to wszystko się pięknie samo będzie rozwijało. Tak wierzę w to. A jest jakiś, teraz kiedy patrzysz z perspektywy, cofamy się trochę wstecz, to był jakiś projekt telewizyjny, na którego plan wchodziłaś i nie chciałaś tam być? Nie musisz mówić nazw jak coś. Chyba aż tak... może był. Że byłaś, powiedzmy, w takiej dosyć z po prostu bardzo mnie tam źle traktowano. Wiesz, to nie chodzi o to, że ja byłam, to mnie na pewno nie pomagało mi, bo już byłam w swoich jakichś tam problemach w związku z życiem prywatnym, w związku z przebodźcowaniem, zmęczeniem i tak dalej. Ale no, jeśli jeszcze przychodzisz na plan, gdzie cię źle traktują i ci źle życzą, no to już w ogóle to się przenosi jeszcze dalej, nie? Ale zauważasz teraz zmianę, chociażby teraz, kiedy cofamy się do Perfect Picture, zmianę tego, że jednak na planach programów telewizyjnych jest lepiej teraz? Znaczy inaczej, ja przy produkcji You Can Dance na przykład pracowałam z tą samą produkcją, z którą pracowałam przy Perfect Picture i w obu tych przypadkach było po prostu top. I zawsze o mnie bardzo dbano i mieliśmy super atmosferę na planie, więc nie mogę powiedzieć żadnego złego słowa na temat tej produkcji, ani jednej, ani drugiej. Mało tego, jak przeżywałam swoje właśnie gorsze momenty zdrowotne, czy też nie miałam na coś siły i tak dalej, to zawsze to było po pierwsze zachowane w rodzinie, po drugie, wiesz, motywowali mnie do tego, żebym jeszcze dała radę. A teraz, kiedy już sama powiedziałaś o swoich problemach zdrowotnych, też nie jestem tutaj teraz taką osobą, która chciałaby to roztrząsać, natomiast przez bardzo klarowny i jasny message, który wysyłasz na swoich social mediach o tym, że na przykład nie boisz się mówić o endometriozie, też kolejne bardzo proste pytanie, ale jak ty się teraz czujesz i jak na chwilę obecną ta choroba na co dzień wpływa na twoje życie? Na co dzień wpływa na moje życie. Okej. Bo jest nieprzewidywalna. Mam dni, kiedy czuję się bardzo dobrze, a mam dni, kiedy nie mam siły wstać z łóżka, mam dni, kiedy wszystko mnie boli, włącznie z po prostu, nie wiem, noga mnie może boleć nagle, bo tam coś promieniuje, jakiś ból, albo brzuch, albo nie no wszystko, po prostu boli, tak? Więc to nie jest fajne i wiadomo, że wpływa na codzienne życie, ale
silna głowa to jest podstawa. I w momencie, kiedy masz silną głowę, to jesteś w stanie przezwyciężyć wszystko. Ja wierzę, że ból jest mocno generowany też przez osłabienie twojego systemu obronnego i nerwowego, tak? Więc dbam o to, żeby nie osłabiać go. Czyli żeby cały czas ten stabilizacja była zachowana, żebym była pozytywnie nastawiona. Jak się czuję? No tak, wiesz, są różne dni. Teraz jestem, unoszę się na chmurce z Ganeszy, więc nie myślę o żadnych tego typu rzeczach. A jak odczuwam bóle fizyczne, no to skupiam się na czymś innym. I staram się to przemóc, bo wiem, że nic więcej nie mogę zrobić. To nie jest trochę tak, jak masz jakiś nowy ból, no to chciałbyś go zweryfikować i wiedzieć, skąd on pochodzi, no bo nie wolno też tego lekceważyć, żeby była jasność. Ale jeśli już wiemy, skąd one pochodzą i wiemy, że one się będą pojawiały, no to już ciężko nad każdym się rozpływać, siadać i opłakiwać każdy taki moment. Idziesz do przodu, motywujesz się, żeby stawić temu czoła. Moja choroba też jest... łatwiej ją stabilizować, kiedy prowadzisz higieniczny tryb życia. Czyli trzeba się wysypiać, trzeba pić dużo wody. Dieta? Dieta przeciwzapalna. Co to znaczy dokładnie? Czyli nie jesz mięsa, nie pijesz alkoholu, jesz konkretne rzeczy z listy. Taką dietę przeciwzapalną wystarczy, że wpisze ktokolwiek w Google i będzie wiedział, co można jeść, czego nie. Albo low FODMAP, to też bardzo, bardzo dobrze, korzystnie wpływa na endometriozę. I dopóki tak funkcjonujesz, no to jest idealnie, no ale jak często udaje się tak funkcjonować? Bardzo rzadko, kiedy na przykład masz press tour i wiesz, śpisz, nie wiem, 5 godzin dziennie. Łapiesz jedzenie w różnych miejscach. Tak, tak, więc umówmy się, że na ostatnie dni nie jest ze mnie zadowolona, już jestem spuchnięta o jakieś... Nie, to nie widać w ogóle tego. Uwierz mi, jak się zobaczymy za tydzień, to powiesz, o kurczę, widzę teraz różnicę, bo widać ją, nie? Ale jakby mnie to już... Ja się już tym nie przejmuję. Kiedyś no, odwołałam wywiad na przykład, powiedziałam ci, że słuchaj, nie mieszczę się w ekran i po prostu nie dam rady. A dzisiaj to już nie generuje mojego poczucia własnej wartości, bo wiem, że mam dużo więcej do przekazania niż to, jak wyglądam. Ostatnio na twoim miejscu około miesiąc temu siedziała tutaj Sandra Kubicka, z którą też rozmawiałem tak dosyć dłuższą chwilę na temat jej bycia ambasadorką, bo Sandra jest osobą, która bardzo otwarcie mówi na temat swoich politystycznych jajników. Tak. I zadałem jej pytanie, które teraz chcę zrobić echo pytania do Sandry do ciebie. Czy ty czujesz po prostu, że pomogłaś kobietom i czy dostajesz w DM-ach na Instagramie i z jaką częstotliwością podziękowania, że na przykład dzięki tobie się poszła na badania? Dużo. Dużo wiadomości. I wierzę też w to, że Sandra też, bo bardzo aktywnie i fajnie działa na rzecz kobiet i promuje jakby zdrowy tryb życia, bo to, że ona zachęca do badań, to jest niezwykle ważne. I cieszę się, że to robi. W moim przypadku ja mam bezpośredni kontakt cały czas z endopolkami, bo tak się nazywamy. Jestem też ambasadorem Fundacji Pokonać Endometriozę, więc jestem na bieżąco z tym, co się dzieje w systemie, jakie są postępy. Na tę chwilę diagnozowanie endometriozy zajmuje od 7 do 12 lat, to jest strasznie długo i to musi się zmienić. Już i tak ta świadomość endometriozy przez ostatnie 2 lata mocno wzrosła, tak? Dzięki tym naszym wszystkim działaniom, bo to, że ja coś robię, to super, ale to, że wy jako media również przedrukowywaliście te informacje i nagłośniliście temat, przyczyniło się do tego, że pomogliśmy dziesiątkom tysięcy kobiet w Polsce. Absolutnie. To jest ogromny, ogromny sukces. Więc dziewczyny piszą do mnie, oczywiście, że tak, bo wiedzą, że mogą mi zadać pytanie, wiedzą, że mogę im polecić lekarzy. Teraz otwierają się nowe placówki. Chcemy stworzyć 8 punktów w Polsce, gdzie będzie specjalizacja w kierunku endometriozy, tak? Gdzie będą takie ośrodki, że jak przyjdziesz, to masz świetne USG ze wskazaniem w kierunku endometriozy, że masz specjalistów, masz świetnych operatorów, tak? Nie mylić z operatorami kamer, którzy również są świetni tutaj, ale mówię o operacjach, tak? Bo to na przykład przy operacjach takich zaawansowanych, trzeci, czwarty stopień, potrzebny jest nie tylko chirurg, ale również gastrolog, nie tylko ginekolog, wiesz, jakby to po prostu jest mnóstwo, bardzo skomplikowane to są operacje. Raz na jakiś czas, kiedy właśnie czytam komentarze odnośnie kobiet gwiazd, które są ambasadorkami swoich chorób, czasami potrafię przeczytać taki komentarz na zasadzie, po co ona o tym mówi, nie chcieliśmy tego wiedzieć, to jest zbyt intymne. Jak ty, kiedy widzisz takie komentarze, reagujesz? Ja nie widzę komentarzy. Ja od wielu lat nie czytam komentarzy, chyba że pojawiają się one na moim stricte Instagramie, na którym ja funkcjonuję. Poza tym nie wiem, co się dzieje. Jestem na tyle odklejona, że nawet dzisiaj mieliśmy rozmowę na temat paru osób i ja nawet nie wiem, kim są, ani nie wiem, co się dzieje. I z jednej strony mam takie, kurczę, może powinnam bardziej, wiesz, funkcjonować, ale z drugiej strony
wolę jednak dbać o swoje zdrowie psychiczne, o swój spokój i nie być tak za bardzo aż zakorzeniona w tych wszystkich tematach, bo to idzie zwariować. Tego jest tak dużo już teraz, jesteśmy tak przebodźcowani, jest tyle pól informacyjnych. Jest mi to po prostu, wydaje mi się, że do zdrowia i do spokoju niepotrzebne dla mnie są, mam tyle rzeczy na głowie, wiesz, mam rodzeństwo, mam rodziców, mam babcię, mam swoją pasję, mam swoje zdrowie, które zajmuje mi 60% mojego czasu. Znajomych. Tak, mam pracę społeczną, którą jestem bardzo mocno zaangażowana, więc ja nie wiem jeszcze, kiedy miałabym czytać komentarze i te wszystkie artykuły, więc nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś ma takie zdanie, ma prawo do swojego zdania, dopóki nie obraża nikogo, a po co komunikujemy takie rzeczy? Właśnie po to, żeby pomóc, bo ja na przykład nie słyszałam o endometriozie, zanim ja nie zostałam na nią zdiagnozowana. I w tym jest sęk, że dzięki temu, że rozmawiamy o tym, ktoś się dowie. Dzięki temu na przykład ty, jako kolega koleżanki z pracy, jeżeli usłyszysz, że ona po raz któryś żali się na pewien rodzaj bólu, powiesz, to brzmi jak coś, co u Kazadi słyszałem. Tak. Hej, może się zbadasz tu i tu, nie? Wejdź na Instagram, masz zaznaczone, wyróżnione endometrioza, klikniesz sobie, będziesz wiedziała, gdzie masz iść. To o to chodzi. I ponieważ ta choroba jest tak skomplikowana i tak te symptomy są różne, niektóre kobiety na przykład mają straszny ból, niektóre nie mają w ogóle, niektóre boli ramię. Jak ty byś w ogóle, wiesz, jak ktoś by ci powiedział, boli mnie ramię, skojarzyłbyś to z endometriozą? No nie. Absolutnie nie. Teraz już tak. Bo ja ci to tym powiedziałam, prawda? Więc nie mówię, że ja, tylko chodzi mi o to, że jak będziemy ze sobą rozmawiać i przekazywać informacje, będziemy uświadamiać społeczeństwo. Świadome społeczeństwo to jest nasz cel. Bo nie przyspieszymy diagnostyki o jakieś, nie wiem, 90%, ale jeśli przyspieszymy nawet o 50, czyli z 7 lat ograniczymy do 3, to już jest ogromny postęp. Ogromny. Bo gdybym ja się wcześniej dowiedziała, na co choruję, to po pierwsze nie doszłabym do 4 stopnia zaawansowanego. Po drugie miałabym ogromne szanse na ciążę, teraz mam bardzo małe, tak? A zależy nam jako społeczeństwu, żebyśmy byli młodzi. Młode społeczeństwo oznacza, że muszą się pojawiać kolejne dzieci. Żeby pojawiały się kolejne dzieci, kobiety muszą być zdrowe. A już mamy zdiagnozowanych 1 000 000 Polek chorych na endometriozę, tak? No to w tym tempie, kiedy 30% endopolek ma problemy z niepłodnością, już taką pełną, no to za chwilkę nie będziemy w ogóle mieli szans na macierzyństwo. Z tego, co mówisz, też skojarzyło mi się z tego wywiadu, który dzisiaj czytałem, że o tyle urosła w tobie frustracja odnośnie posiadania macierzyństwa, że po prostu to jest całkiem inna sytuacja, kiedy ty decydujesz o tym, a kiedy ci się odbiera to. Tak. To było ciekawe u mnie, bo kiedyś chciałam mieć. Trójkę synów i w ogóle to mi przypomniał w ogóle żurnalista, bo ja nie pamiętałam, że chcę wiedzieć. Ale później, jakoś przez moje doświadczenia pewnie prywatne, uznałam, że posiadanie dzieci nie jest jakby wartością samą w sobie. Chodzi o to, żeby coś temu dziecku móc zaoferować, a nie tylko, żeby je mieć. Tak. No i jakoś to już przestało być na liście moich priorytetów. I dopóki to ja decydowałam... Ale to... przestało, czy spadło o kilka miejsc? Nie wiem. Musielibyśmy pójść teraz się rozłożyć na tych kanapach i dogłębniej wejść w moje przemyślenia z tamtego okresu i ustalić, to jak zgasnął kamerę. No właśnie, czy ja sobie to wyperswadowałam, bo zostałam tak zraniona, czy już tego nie chciałam. Nie wiem, to teraz ci nie odpowiem na to pytanie. To jest zbyt głęboki temat, myślę, że na terapię międzypokoleniową. Ale co innego było, dopóki ja mówiłam, ja nie chcę, ja taką decyzję podjęłam. A co innego, kiedy poszłam do lekarza i usłyszałam, że mam 1% szans, no to nagle zachciałam, nie? Ale nie zachciałam na teraz, na CITO, tylko w ogóle, że to ja chcę być decyzyjna. I nie chcę, żeby inne kobiety musiały podejmować taką decyzję. Mało tego, co innego jest kobieta, tak jak ja, która jest singlem, a co innego jest, kiedy masz swojego partnera, z którym marzyłaś o tym, żeby założyć rodzinę, jesteście po ślubie i czekacie i staracie się od lat i przez to, że nie zostałaś zdiagnozowana na czas, nie możesz już tego dziecka posiadać. Albo zostałaś niewłaściwie zoperowana, zostały ci wycięte wszystkie narządy rodne. Wydaje mi się, że może nie jeden do jeden, ale że też bardzo dużo w tym temacie odnośnie macierzyństwa zrobiła Małgorzata Rozenek. Tak, cały czas działa prężnie. I cały czas działa. Tak. I można naprawdę, ja akurat Małgosię bardzo lubię i ja naprawdę też. Można o niej powiedzieć wiele, ale myślę, że tutaj zgodzimy się wszyscy, że jeśli chodzi o in vitro, to ona robi absolutnie świetną robotę. Robi. Prawda? I cały czas prężnie działa w tym temacie i też bardzo mnie wspiera w tym, co ja robię i często sobie o tym rozmawiamy i dopingujemy siebie nawzajem, więc dlatego ja też nie wchodzę jej w paradę, bo mogłabym się wypowiadać też na temat in vitro, dlatego że czytam mrożenia jajeczek i przygotowywania się do in vitro, bo mnie też to będzie dotyczyło,
ale nie wchodzę w to, bo to jest jej temat i jakby ona świetnie tutaj, po pierwsze ma wiedzę na ten temat, po drugie świetnie się tutaj realizuje. Ja skupiam się na endometriozie i szerzeniu wiedzy na ten temat. Zależy mi na tym, żeby zespół do spraw endometriozy przy ministrze walczył o lepszą diagnostykę, specjalizowanie lekarzy, tak, żeby mieli lepsze szkolenia, żeby kobiety wiedziały, gdzie jest, pójść po pomoc, żeby dostały refundację, żeby miały holistyczne leczenie, żeby miały lepszą jakość operacji i tak dalej. Więc to jest nasz cel. To jest piękna puenta tego wątku, dlatego teraz całkiem zmieniamy planetę i z twojej muzycznej, i z twojej ambasadorskiej odnośnie twojej choroby. I nie wiem, czy ktoś, czy wielu moich kolegów dziennikarzy cię o to pyta, ale teraz przenieśmy się może na planetę aktorską. O! Bo trochę cię już nie ma na niej, możemy powiedzieć. No ale jak to? No? Jak to? Dobra, czekaj. Dlaczego cię nie było jeszcze w teatrze na dwie pary do pary? Ach, bo mi chodzi, teraz w tym momencie chodziło mi o ekranowe twoje rzeczy. Dobrze, dobrze. A ja uważam, że aktorsko się rozwinęłam. Dużo bardziej w teatrze niż przez te lata w telewizji. Jaka rola ci się marzy? Psychologiczna. Co się kryje za tym słowem? Coś ambitnego i psychologicznego, coś, z czym mnie ludzie nie skojarzą, no nie? Bo wiadomo, że mnie skojarzą z rolą komediową, może mnie skojarzą z rolą, nie wiem, jakąś tam po prostu... Grałam na przykład kiedyś w Fali zbrodni policjantkę, więc czymś takim, a ja bym chciała coś takiego, co absolutnie w życiu byś nie powiedział Kazali? W tym? A masz takie swędzenie, że chciałabyś znowu coraz więcej grać? Chciałabym jak najwięcej artystycznie. Kropka. To znaczy, chciałabym więcej grać, chciałabym więcej śpiewać, chciałabym więcej grać w teatrze i śpiewać. Dlatego na przykład teraz pracujemy nad spektaklem muzycznym, który już ma swoją premierę w grudniu. Będzie miał swoją premierę w grudniu. I jest to spektakl, który no jest ostry, takie cięta gadka, trochę komediowo. I muzycznie. Między innymi będzie grała też Katarzyna Pakosińska, więc możesz się spodziewać, że będzie fajnie. A przez całą swoją drogę aktorską i chodzenie na castingi miałaś poczucie, mam nadzieję, że to pytanie nie jest za mocne, czekaj, boję się je zadać, dobra, ale przez twój kolor skóry, że wiele razy ci odmawiano ról? Dalej tak jest. Dalej tak jest. A teraz jeszcze nie pomaga fakt, że jestem znana. I ja też nie wiem, znana? Już dawno mnie nikt nie pamięta, mi się wydawało. Ach, przestań. No, dalej to jest. Ale wiesz co, ja już tak jestem nastawiona pozytywnie, że mnie ciężko zdołować. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, że okej, na przykład teraz wygrałam casting na główną rolę do serialu, do filmu, przepraszam. Okej. I już dostałam dni zdjęciowe, wszystko. Ja już w ogóle pakuję walizkę, wyjeżdżamy i nagle się okazuje, że no niestety przemyśleli to, ale jednak mulatka, nie, główna rola. To jest jednak polski film, w sensie o polskim jakimś tam, no nie mogę zdradzać szczegółów, tak? Jasne. Ale ja tak... Serio? Okej, no przyjęłam to, co mam zrobić, nie? Ale miałam satysfakcję na przykład z tego, że wygrałam ten casting, że jakby spodobało się aktorsko, bo po prostu fakt, że jestem mulatką, zdyskwalifikował mnie. I to było wielokrotnie wcześniej, więc nie bolało tym razem aż tak bardzo, tam może chwilkę tak się, wiesz, zawiesiłam. Ale idę dalej, nie? Więc tak, to zawsze było czynnikiem. Myślę, że gdybym miała inny kolor skóry, grałabym dużo, dużo więcej. Nawet wiem o tym, no bo widzę, jak sytuacja wygląda. Ale mówię, jestem tak, unoszę się na tej chmurce, że nic mnie nie ściąga w dół. Jak tam jest? Przeze mnie przepływa spokój i nie zburzy już go nic. Tak, to tak powoli, trochę już zbliżając się do końca, ale jeśli mamy określenie aktorka, wokalistka, prezenterka telewizyjna. Co ma być pierwsze? Gdzie? Jak widzisz konfigurację zobacz, tego? Widzisz, już rączki swędzą, żeby wsadzić w jakąś szufladeczkę. A po prostu może dajmy się człowiekowi wyrażać. I jak ci się podoba jedno, to się skup na tym. Jak chcesz posłuchać mojej piosenek, to sobie posłuchaj. Jak ci się nic nie podoba, to też zapraszam na drugą stronę. Jakby wydaje mi się, że to określanie nie ma najmniejszego sensu. Bo ja ci dzisiaj na przykład powiem, znaczy inaczej, dla mnie personalnie najważniejsza jest muzyka. To w ogóle nie ma wątpliwości. Do tego dążyłem. Czy ja mam cycek na wierzchu? Nie wiem, ale na pewno będzie to początek naszego wywiadu. Ja teraz tak się dotknęłam i mi się wydaje, że ja mam cały... Mów szybko, nie? Dobra. Jezu! Przepraszam. Zaraz decydujemy, czy to zostawimy, czy nie. Słuchaj... Muza najważniejsza. Dobrze, dla mnie personalnie najważniejsza jest muzyka. Zawsze była i zawsze brakowało na nią czasu i energii mi, więc teraz
moje całe moce przerobowe są w muzykę zainwestowane. Co nie zmienia faktu, że uwielbiam grać w teatrze, uwielbiam ten kontakt bezpośredni z widzem, bo on jest trochę podobny do koncertów, bo jesteśmy tutaj razem. Ja kocham teraz ten kontakt z człowiekiem. I chciałabym się również rozwijać aktorsko przed kamerą, ale czego będzie więcej w przyszłym sezonie, czego mniej, no to już zależy po prostu od konfiguracji, od tego, gdzie jest też moja wena. Bo jak na przykład teraz skończę już ten materiał, który wychodzi wiosną, prawdopodobnie nie będę pisać przez tam rok, może dwa, tak? Więc to będzie przepiękna przestrzeń na to, żeby rozwijać się aktorsko. A jaka trasa ci się marzy? Wow, ale mi zadałeś fajne pytanie. Dwie mi się marzą. Jedna klubowa pewnie. W sensie, jak mówisz, klubowa taka niszowa, tak? Tak. Teraz z tym materiałem jeszcze. Zamykającym tym klamrą przepraszam, że tak do ciebie mnie ciągnie. Dobrze. Tę dekadę, to marzy mi się właśnie taka klubowa, żebyśmy się tak intymnie mogli spotkać, żebym mogła poopowiadać o różnych rzeczach, którymi chcę się podzielić tylko z moimi słuchaczami. Na przykład w Palladium? Na przykład. Nawet mniejsze niż Palladium. Palladium jest dość duże, więc nie mam aż takich może ambicji na start. Ale w takich właśnie intymnych miejscach, gdzie będę mogła opowiadać historie, które były zapisaniem tych utworów, troszkę się wzruszyć, puścić może jakieś fragmenty z prywatnego życia i tak budować tego swojego widza, wiesz, intymnie. A przy tej wiosennej marzy mi się przytup. Na grubo. Na grubo. Z choreografiami, rozumiem, z wizualizacjami. W tę stronę chciałabyś? Bo rozumiem, skoro powiedziałaś mi w pierwszej części wywiadu, że jest żywiej, to rozumiem, że będą piosenki po prostu up tempo, możemy powiedzieć, tak? Up tempo, ładne. Up tempo. Ładne, no. To ja czekam, Pati, na taką trasę. Dzięki. Coś mi wewnętrznie mówi, że mi się ta płyta bardzo spodoba, bo naprawdę Ganesha, co też nie wybrzmiało, ale przede wszystkim to jest bardzo jakościowy utwór. Dziękuję nie można bardzo. Powiedzieć, że to zrobię. Widać, że to nie było zrobione na kolanie, tylko że był koncept, poświęcono na to czas, to jest bardzo utwór przemyślany, jest Dziękuję. O czymś, nie jest wzięty po prostu z kosmosu o niczym, tylko faktycznie to jest o czymś i ja trzymam mocno kciuki, bo Dziękuję mówię, że płyta będzie świetna. Mam nadzieję, że przyjdziesz do mnie jeszcze. Tak, koniecznie. Przy premierze płyty. Tak, wiosną. To jeszcze raz cię zapraszam teraz Dzięki od razu. Ciszy. Dziękuję bardzo. Dzięki, Pati. A ja na koncert. Tak jest, Piona. Dzięki.